Wiceminister kultury Jarosław Sellin zarzucił tczewskiemu staroście brak wkładu własnego na odbudowę mostu tczewskiego. Mirosław Augustyn odpowiada, że to właśnie Ministerstwo Kultury miało ten wkład własny zapewnić. Sprawdzamy, jakie inne nieprawdziwe informacje wiceminister, a także pomorski konserwator zabytków przekazali podczas konferencji prasowej. W środę Jarosław Sellin, czyli wiceminister kultury, generalny konserwator zabytków, pomorski poseł i kandydat na posła na kolejną kadencję, rozpoczął kampanię wyborczą na temat Tczewa, ale nie w Tczewie, a w Gdańsku. W towarzystwie pomorskiego konserwatora zabytków Igora Strzoka Sellin starał się przekonać niezorientowanych trójmiejskich dziennikarzy do tego, że on i Strzok robią wszystko, co mogą, aby wskrzesić odbudowę mostu tczewskiego. Na spotkaniu nie zaproszono ani starosty tczewskiego, ani posła PiS Kazimierza Smolińskiego, który od lat zajmuje się odbudową tego zabytku. Prawdopodobnie to efekt kampanii wyborczej i tego, że Jarosław Sellin z pomorskiej jedynki spadł na pozycję trzecią, a Smoliński awansował z miejsca szóstego na dwójkę, czyli powyżej Sellina. Wiceminister kultury pochwalił się tym, że w przyczółku powstanie filia Muzeum II Wojny Światowej. Nie poinformował, że to efekt tczewskiej akcji społecznej, której Sellin był w 2019 roku przeciwny. Na łamach Onetu powiedział wówczas, tu cytat, jeżeli społecznicy chcą zrobić wystawę historyczną w przyczółku mostu, proszę bardzo, ale nie uważam, że most tczewski ma stać się filią Muzeum II Wojny Światowej. Podczas spotkania Sellin i Strzok zapewniali, że problemy proceduralne wynikają wyłącznie z błędów popełnianych przez tczewskie starostwo. Starając się zrzucić winę na kogoś innego, sami popełnili wiele błędów. Przykładowo kilkukrotnie mówili o mostach wymagających remontu w liczbie mnogiej, podczas gdy w Tczewie tylko most drogowy czeka na odbudowę. Podawali kwotę 60 milionów złotych z Polskiego Ładu, podczas gdy prawidłowa kwota to 65 milionów. Sugerowali, że kilka lat temu podczas demontażu przęsła ESTB popełniono przestępstwo zniszczenia zabytku, podczas gdy zgody na demontaż wydała poprzednia konserwator zabytku, a prokuratura nie dopatrzyła się w tym działaniu przestępstwa. Wyrażali zdziwienie, że w 2016 roku powiat poprosił o wpisanie do rejestru zabytków przęseł ESTB tylko po to, by pozyskać więcej środków rządowych, podczas gdy to sam rząd, konkretnie ówczesny wiceminister infrastruktury, zaproponował takie rozwiązanie, a wykonał je poprzedni starosta z PiS-u. Nie wyjaśnili, jak to możliwe, że konserwator dopiero niedawno zorientował się, że zaprojektowane nowe przęsła są szersze niż oryginały, skoro ich projekt powstał w 2017 roku. Chwalili się tym, że urzędnik Strzoka kilka miesięcy temu odkrył w Szwajcarii XIX-wieczne dokumenty na temat mostu, podczas gdy tego odkrycia dokonała członkini dawnego Tczewa już 3 lata temu. Mówili, że marszałek województwa pomorskiego nie chce przejąć mostu, ale nie dodali, że nie chce tego zrobić także polski rząd, mimo apelu mieszkańców. I wreszcie drwili ze starosty, że nie był w stanie zgromadzić małego wkładu własnego, podczas gdy w kwietniu w ich obecności na spotkaniu w Warszawie ustalono, że to Muzeum II Wojny Światowej poprzez Ministerstwo Kultury przekaże środki na wkład własny, ponieważ powiatu tczewskiego na tę inwestycję nie stać. Kiedy się okazało, że mój rząd dał na odbudowę mostu tczewskiego najwięcej pieniędzy w porównaniu z kimkolwiek, czyli 60 milionów złotych, okazało się, że starosta tczewski nie ma 5-procentowego wkładu. To nie są jakieś porażające pieniądze i starosta ma z tym problem. Miesiąc temu do wojewody pomorskiego dotarł wniosek starosty tczewskiego o to, żeby wystąpić do kancelarii premiera, czyli znowu do nas, do rządu, o środki z rezerwy, którą dysponuje premier Rzeczypospolitej na ten wkład własny starosty tczewskiego, bo starosta tczewski nie potrafi tych pieniędzy znaleźć. I ten wniosek jest teraz rozpatrywany, z tym, że ten wniosek jest, chcę od razu powiedzieć, ja go widziałem, jest dwuzdaniowy, tam nie ma kosztorysu, tam nie ma harmonogramu, więc prosimy po prostu starostę, żeby ten wniosek napisał trochę poważniej. Wszystko polega na tym, że się oczekuje od rządu. Rząd dał 60 milionów, rząd ma dać kolejne 5 milionów, rząd daje na Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast starosta, który jest właścicielem, inwestorem, 9 lat się tym zajmuje, no stara się, a paru milionów na to nie znalazł. Od początku tej kadencji mówiliśmy, że most powinien być przejęty przez rząd albo specustawą, tak jak Westerplatte, albo wywłaszczenie przez konserwatora zabytków. To jest możliwe, albo w jakikolwiek sposób możliwy prawnie do tego, żeby ten most przekazać.
O wkładzie własnym od pierwszego dnia mówimy, że powiat szczepski nie przekaże środków na most szczepski. Mówienie o tym, że pan minister Sellin nie wiedział, że wkład własny będzie miał być przekazany przez Muzeum II Wojny Światowej poprzez środki albo z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, Kultury, albo z biura premiera, no to jest po prostu no, taka rzecz, która zakrawa o jakąś kpinę. Na spotkaniu 13 kwietnia u pana Sellina, generalnego konserwatora zabytków, wszyscy słyszeli. Był pan Sellin, był pan Strzok, był pan Kazimierz Smoliński, pani Barbara Kamińska, był pan dyrektor Muzeum II Wojny Światowej z pracownikami. Wszyscy słyszeli, że wkład własny miał być przekazany właśnie przez Muzeum II Wojny Światowej. A teraz mówią o jakimś nieudaczniku, który nie potrafi 3 milionów. To nie jest kwota 60 milionów, tylko 65 milionów, także też nie zna pan minister kwoty, która jest przeznaczona z Polskiego Ładu i na potrzeby kampanii wyborczej obraża tutaj pracowników starostwa i zarząd starostwa. To jest nie fair, nieładne, nie informując oczywiście ani starosty, ani posła Smolińskiego o tym, że ta konferencja się odbędzie. To są rzeczy, które się mogą dziać tylko właśnie przed wyborami i przez takich ludzi jak pan Sellin i pan Strzok. Podczas konferencji Igor Strzok poinformował, że firma projektowa BAK zobowiązała się do końca września dostarczyć potrzebną, brakującą dokumentację. Doszliśmy do porozumienia, że ten projekt budowlany ma być nam dostarczony do końca września tego roku. Jeżeli będzie dostarczony w komplecie do końca września tego roku, to w ciągu tygodnia my wystawimy pozwolenie na prowadzenie robót. Na dzień dzisiejszy my mamy jeden pewnik, że możemy przenieść przęsło STB na brzeg, je wyeksponować, dokonać renowacji. I to jest jedyne, co na dzień dzisiejszy możemy robić. Nie sądzę, żeby firma BAK w przeciągu 2 tygodni miała dokonać nowego projektu na ekspozycję wieżyczek, które są niby przeskalowane. To są rzeczy, które wychodzą z dnia na dzień na potrzeby chyba właśnie tej konferencji albo tego, żeby od siebie oddalić to, co jest złe po stronie konserwatora zabytków. Czy przed wyborami uda się zakończyć sytuację patową z mostem? Do zapowiedzi Sellina i Strzoka warto podejść ostrożnie. Zaledwie w kwietniu wiceminister publicznie zapowiadał koniec wszelkich problemów proceduralnych z mostem tczewskim. Okazało się to nieprawdą.